10 lat partnerstva s městem Lvovem Śląskim. To już 10 lat, odkąd współpracujemy z polskim partnerem. Pozwoliliśmy sobie więc go zaprosić z tej okazji. Wystawa, którą możemy tutaj widzieć, prezentuje niektóre momenty z tych 10 lat współpracy. Bardzo mi się podoba i tutaj właśnie na zdjęciach widać, że no niestety ten czas upływa i upływa bardzo szybko. Wystawa podzielona jest na kilka dziedzin. Są to edukacja, czyli szkoła i przedszkola, sport, ważne wydarzenia i stowarzyszenia i kluby. Bardzo sobie cenię tę współpracę, cenię sobie jej poziom. Już na przykładzie poziomu samych projektów widać, jak ta współpraca wygląda i jak wspaniale współpracujemy. Będzie się działo jeszcze więcej. Myśmy realizowali szereg projektów, tak jak Kasztanowa. Realizowaliśmy wspólnie szereg projektów. Najważniejszymi z nich był remont fontanny na rynku oraz remont domu Firicha. Współpraca miast rozpoczęła się w roce 2007 roku. Skontaktował się ze mną mój kolega, który dowiedział się, że znam język czeski i spytał, czy nie pomógłbym jemu, jako burmistrzowi miasta Wojcieszów, spróbować znaleźć miasto partnerskie w Czechach. Zgodziłem się pomóc, wysłaliśmy maile z informacjami i propozycjami. Jednym z miast, które zareagowało na propozycję, było miasto Chrastawa. Przedstawiciele miasta Chrastawa przyjechali do miasta Wojcieszów. W międzyczasie zorientowaliśmy się z kolegą burmistrzem Wojcieszowa, że Chrastawa jest jednak zbyt dużym miastem jak na miasto partnerskie Wojcieszowa. A przypadkiem zastępcą burmistrza we Lwówku Śląskim był brat burmistrza Wojcieszowa, Ireneusz Maciejczyk. W ten sposób burmistrz Wojcieszowa skontaktował się ze swoim bratem Ireneuszem Maciejczykiem, zastępcą burmistrza we Lwówku. Panowie z Lwówka przyjechali na spotkanie z przedstawicielami Chrastawy do Wojcieszowa. Po godzinie odjechali wspólnie przedstawiciele Lwówka i przedstawiciele Chrastawy do Lwówka finalizować sprawę ustalenia zasad współpracy. Miasto Chrastawa nas w ramach 10. roczni współpracy między miastem Chrastawa a Lwówkiem Śląskim. W ramach 10. rocznicy współpracy między miastami partnerskimi strażacy z Chrastawy przygotowali poczęstunek oraz konkursy strażackie. A mimo to chcieli i nějakou zábavu. Specjalitu względem k tej drużbie z partnerskim miastem z Polska. W ramach współpracy między miastami partnerskimi w Chrastawie powstała ciekawostka. Jest nią ulica miasta Lwówek Śląski. Chciałbym zaprosić wszystkich gości, którzy pojawiają się w Chrastawie, do odwiedzenia tej ulicy. Pamiętajcie Państwo, odwiedźcie ulicę miasta Lwówek Śląski.